39 najpierw ze strony jednego najeźdźcy, a 17 września mamy kolejny atak, tym razem od wschodu. Ale jak to bywa, Polacy zawsze prowadzą walkę i ją prowadzili. Proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Chociaż zapewne wielu zadaje sobie pytanie, czy określenie uroczystość w tym przypadku jest stosowne. Czy oddaje ono nastrój i powagę tego dnia, nie świętowania zwycięstwa przecież, ale rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dnia, którego przed 77 laty rządny władzy, bezwzględny agresor zburzył spokój naszych rodaków, od którego rozpoczęła się największa w nowożytnych dziejach ludzkości zbrodnia, od którego rozpoczął się czas pogardy dla człowieka, czas zniszczeń, zbrodni i śmierci. Odpowiem tak, stosowne. Niech to będzie dla nas uroczystość pełna powagi i zadumy, ale jednak uroczystość dzień doniosły. Niech rocznica agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę będzie dla nas kolejnym dniem, kiedy możemy oddać hołd tym wszystkim, którzy w 1939 roku, 1 września, nie zastanawiali się, jak powinni się zachować. Ruszyli ze śpiewem na ustach, jak w piosence poety żołnierza Armii Krajowej jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca. Dziś pamięć o tych, których nie ma. Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe. Dźwięk jeden wybucha i rośnie. Kołuje jękliwie głos syren w oktawy. Opada i wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Uwaga, uwaga, nadchodzi. Koma 47. Tak zaczęła się II wojna światowa, polski wrzesień 1939 roku. Mimo osamotnienia w swej walce, trudnego położenia, Polacy nie poddają się. Żołnierzy wspiera ludność cywilna, która organizuje oddziały do walki z niemieckimi dywersantami, buduje umocnienia obronne, walczy na barykadach miast. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogły wołać o litość, nie wezwać znikąd pomocy. W podartym jenieckim płaszczu, martwą do rowu zetkniętą i zasypano ziemią, krwią. Będzie dla nas przykładem w nauce, pracy i służbie dla Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom. Musieli uciekać. Możemy z uśmiechem wspominać dopiero zakończone wakacje i witać przyjaciół. W imieniu gimnazjum nr 3 dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo uczniom i proszę delegację o złożenie kwiatów.